Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj omówimy sobie umiejętności pasywne Necromancera. dlatego, że jak pewnie wiecie, jakiś czas temu dostaliśmy ankietę, no i mogliśmy my jako gracze wybrać, jaką kolejną klasę postaci chcemy w gierce no i był tam do wyboru właśnie Necromancer dr Plagi, no i Trickster jak dobrze pamiętam, nagrywałem wam o tym film no i w piątek zeszły bodajże dostaliśmy właśnie wyniki tej ankiety no i wygrał Necromancer. tak jak się spodziewałem tak naprawdę, najwięcej osób, chyba on tam w ogóle z tego co pamiętam tam bardzo zdominował pozostaje dwie klasy postaci. Bardzo dużo graczy wybrało właśnie tego necromancera. No i to on wygrał. Drugi był chyba dr Plagi. No i ten trickster, który mi się osobiście najbardziej podobał, był trzeci. więc teraz dostaliśmy kolejną ankietę która trwała niestety tylko przez weekend mnie nie było w domu więc wam o tym nie nagrałem ale wam powiem teraz dostaliśmy kolejną ankietę gdzie mogliśmy wybrać właśnie umiejętność pasywną jaką ten necromancer będzie się posługiwał no i zaraz do tego przejdziemy na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę w tym momencie zjeżdżajcie w dół klikajcie tego kciuka będzie mi bardzo bardzo miło subskrybujcie z dzwonem kto jeszcze tego nie robi wbijajcie na discorda na instagrama i na twitcha linki są przy przypiętym komentarzu oraz opisie no i piszcie w komentarzu na jaką umiejętność pasywną zagłosować. A jeżeli nie głosowaliście, to dajcie znać w komentarzu, która oczywiście Wam się najbardziej podoba. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać. To tak na szybko sobie tutaj przelecimy. No i właśnie, to są w ogóle screeny, które podesła mi jeden z widzów. Nie wiem szczerze mówiąc, skąd one są. Domyślam się, ale to już nieważne. Jeden z widzów mi podesłał, nie chciał powiedzieć dokładnie skąd, więc tak czy inaczej, no muszę to Wam tak zaprezentować. Nie są one zbyt wyraźne, bo tak jak Wam wspomniałem, niestety ta ankieta już w tym momencie się zakończyła, no i nie zdążyłem Wam o tym nagrać, więc Dobrze, mamy tutaj skill pierwszy, no i on się nazywa Przywołanie Minionka. Nekromanta przystępuje do walki jak każda inna klasa, i tu w ogóle mamy zobaczcie w nawiasie jakieś tam cyferki. No, i to jest pokazane na grafice, jak to wygląda. I za każdym razem, gdy atakuje, ma szansę przywołać stronnika zamiast atakować. Kiedy przywołuje stronnika, jest on wyświetlany w prawym dolnym rogu portretu gracza. Stronnik pozostaje z graczem przez określoną liczbę rund bitewnych, i dopóki nekromanta pozwala stronnikowi walczyć za niego, na polu bitwy nie przywołuje. Nowego. Po ataku nekromantów stronnik atakuje wroga dodatkowym atakiem, widocznym, no tu na trzecim screenie, powiedzmy. Aha, to wygląda w sumie tak jak te nutki u Barda, zobaczcie, też to jest nad tym portretem, i też jest jakiś tam atak i cztery, czyli czwórka aha, czwórka to leci po prostu w przeciwnika można również odczytać ile pocisków stronnik wciąż atakuje jak zniknie w sensie ile pocisków tak jakby no powiedzmy pójdzie ze strony tego stronnika, to tak jak mówię mamy nad tym portretem gracza ile jeszcze zostało właśnie no zanim ten stronnik po prostu tak jak jest napisane zniknie, ponadto istnieje szansa, że stronnik nekromantów zablokuje atak wroga, O okej, okay. to też jest bardzo ciekawe, no i przywołany stronnik może mieć różne poziomy jakości, a te poziomy jakości określają prawdopodobieństwo zablokowania ataku i obrażenia od ataku stronnika. Więc tak to się po prostu prezentuje. Jest to właśnie bardzo podobne do umiejętności pasywnej Barda. Tam mamy te nutki, też są jakości tych nutek i tak dalej i tak dalej. No ale tak czy inaczej, jeżeli chodzi o stronnika Myślę, że bardzo ciekawe, ale z tego co widziałem, to te skile są tak jakby zaplanowane, powiedzmy, w sensie zaprojektowane pod każdą z tych trzech klas postaci. Dlatego że tutaj mamy właśnie tego stronnika. To jest to, o czym ja wam mówiłem, jak tam omawiałem tego Trickstera, że właśnie wydaje mi się, że ten Trickster może jakąś tam swoją, no jakąś tam lalkę, powiedzmy, czy jakiś swój sobowtór tworzyć podczas walki. No i on tam będzie blokował jakieś ataki, on tam będzie, wiecie, jakoś udawał, że jest, że to jest po prostu nasz, nasza postać że tam wiecie, yy, no przeciwnik będzie się mylił, będzie atakował nie tego co trzeba. Yy, no, taki szako, generalnie taki szako, tak jak wam mówiłem. Yy, no, a tutaj jest to jakoś tam dostosowane pod właśnie tego nekromantę. Yy, no, i to jest pierwszy skill. Bardzo ciekawy, mimo wszystko. Yy, może i zaatakować, może i zablokować te ciosy. No, ale bardziej mi to właśnie pasuje do Trickstera. Oczywiście, jeżeli grafiki by były inne, no to wiadomo, jak to wygląda. Natomiast mówię, to jest skill pierwszy. Lecimy teraz dalej. Mamy skill drugi. No, i to jest klątwa. Nekromanta rozpoczyna swoją walkę. Jak każda inna klasa i ma szansę przekląć przeciwnika zamiast ataku. Klątwa jest wyświetlana na po portrecie wroga i może występować na różnych poziomach jakości. No i tutaj mamy, zobaczcie, jedyneczkę. On ma taką jakby książkę rzuca tą klątwę. No i ta klątwa jest właśnie wyświetlana na górze na tym portrecie wroga. W ogóle zobaczcie, jak to wygląda na tych grafikach. To jest w ogóle zupełnie coś nowego, nie w sensie coś, czego jeszcze w Shake'sie nie było, jakieś inne animacje, jakieś te klątwy. No ciekawe, ciekawe bardzo. Klątwa ma następujące skutki. Klątwa trwa, trwa przez kilka rund bitewnych w zależności od poziomu jakości, czyli znowu wracamy do tych nutek Barda. Wróg otrzymuje obrażenia na początku rundy nekromantów w zależności od poziomu jakości. Wróg ma szansę przegapić ich ataki w zależności od poziomu jakości. Wroga nie można ponownie przekląć. Więc okej. Okay. To też jest bardzo ciekawe, to też jest powiedzmy jakoś tam pasujące do tego nekromanty, ale znowu klątwa bardziej mi pasowała do tego doktora Plagi. W sensie on tam miał te potki, myślałem, że on właśnie będzie miał, no tak, tak to będzie będzie wyglądało, że będzie rzuca jakąś podką, że będzie jakoś tam przeklinał tą potką właśnie wroga jakoś tam powiedzmy, nie wiem no albo właśnie obra ob, no, obniżał powiedzmy jego obrażenia, albo tam jakoś sprawiał, że będzie więcej, na przykład nie wiem obniżał pancerz i dzięki temu my mu będziemy więcej bić, no wiadomo jak to wygląda bardziej takowa klątwa mi właśnie do tego doktora plagi pasuje, no a ten pierwszy skill bardziej do trickstera no i teraz mamy trójeczkę, który mi chyba najbardziej pasuje właśnie do nekromanty nekromanta rozpoczyna swoją bitwę i zamiast ataku ma szansę zainicjować potężny rytuał. Gdy nekromanta rozpocznie rytuał, nie atakuje już wroga, zamiast tego zbiera energię w każdej runcie do potężnego ataku. Ok, potężny atak przeprowadzony jest, gdy nekromanta spadnie poniżej określonej wartości zdrowia lub zgromadzi pewną ilość energii. No i dobra, i zobaczcie, i to jest chyba skill, który mi najbardziej właśnie pasuje do tego nekromanty, najbardziej tak jakby mi odpowiada, no bo zwróćcie uwagę, że on też ma tutaj tą książkę, zbiera tą energię, zbiera, zbiera, spadnie poniżej jakiejś tam ilości HP, no i on zaczyna atakować wroga takimi kometami, w sensie to są takie jakby zjawy, coś takiego, no i to właśnie najbardziej pasuje do nekromanty i najbardziej pasuje do... No, powiedzmy, jakiś tam. No, wiecie jak to wygląda. Nekromanta na tym arcie w ogóle, co wam tam pokazywałem w tamtym odcinku odnośnie głosowania, też mi był otoczony takimi właśnie czaszkami, takimi zjawami. No, i to chyba najbardziej pasuje skillowo, właśnie do nekromanty. I chyba ja osobiście bym na to zagłosował. Nie zagłosowałem, bo mówię, przegapiłem to, ale chyba właśnie na to bym najbardziej się rzucił, że tak powiem, i na to bym właśnie zagłosował. Bo wygląda to fajnie, jest to coś nowego, no i do tego nekromanty chyba najbardziej pasuje chociaż mówię, jeżeli chodzi o tą klątwę, to też to jest dość ciekawe, zwłaszcza tutaj, jak to wygląda u przeciwnika. A, ja wam w ogóle pokazuję na OBS-ie, a, ten, a wy tego przecież nie widzicie. W każdym razie, no, na portrecie przeciwnika. No i to pierwsze przywołanie minionka też naprawdę fajne. W sensie, jeżeli chodzi stricte o funkcjonalność, to to mi się chyba najbardziej podoba, bo nie dość, że może atakować, może blokować, fajna jest ta grafika w ogóle tych łapek, fajny jest ten minionek tutaj w prawym dolnym rogu, fajnie on wygląda. No ciekawe, ciekawe ogólnie skille, bardzo tak takie, można powiedzieć, widziałem, spotkałem się z opiniami, że nie bardzo pasują do Shakesa, że to już jest takie przekombinowane i tak dalej, no ale jest to coś nowego, Shakes się stara iść, powiedzmy, jakoś z duchem czasu, więc osobiście fajne, ja bym chyba zagłosował na trujeczkę, bo najbardziej mi się podoba właśnie... Najbardziej może inaczej Najbardziej pasuje do nekromancera, nie? Tego nekromanty Najbardziej jest to takie pasujące No a wydaje mi się, że na przykład to, które jeżeli chodzi o technicznie Jak to wygląda mi się najbardziej podoba Czyli to przywołanie minionka I tak będzie mniej więcej tak samo działa działało właśnie na tym tricksterze Jak już go dodadzą Bo no to bardziej pasuje do trickstera po prostu To jest takie moje zdanie Wydaje mi się, że oni jak już pokazali nam te trzy nowe klasy postaci To już mniej więcej mieli zaplanowane jak będą wyglądać, wyglądać ich pasywki no, i teraz to, co już mieli zaplanowane, chcą właśnie wrzucić do Nekromanty. No i się nas pytają, co my chcemy, ale właśnie każda z tych pasywek pasuje do innej klasy postaci z tych trzech nowych, tak mi się przynajmniej wydaje. I tyle z mojej strony. Mówię, ja bym raczej tutaj pod względem Nekromanty zagłosowała właśnie na trójeczkę, a wy oczywiście piszcie w komentarzu, na co wy byście zagłosowali, jak to z waszej perspektywy wygląda, co wam się najbardziej podoba, co myślicie ogólnie o tych pasywkach, chętnie sobie poczytam w komentarzach. Dziękuję Wam pięknie za uwagę dziękuję wam pięknie za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem kciuka w górę zostawcie, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie no i te komentarze piszcie tak jak powiedziałem, dzięki ślicznie, trzymajcie się i cześć!